I coś tu jest. Co jest gra... Wow! Jumpscare tego Boogiebota. W dzisiejszym fascynującym odcinku obejrzymy sobie najnowsze trailery Poppy Playtime Chapter 3. I to, co za chwilę zobaczycie, przejdzie wasze wszelkie oczekiwania, ponieważ społeczność stworzyła najdziwniejsze trailery, jakie widziałem. A najdziwniejsze na pewno nie jest aż 34 tysiące łapek w górę, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem z oglądania trailerów z Poppy Playtime Chapteru 3. A jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie również 30 tysięcy łapek w górę, to to totalnie wydaje mi się, że no nie dacie rady, ale możecie próbować. Tak samo jak próbowaliście wbić aż 500 000 wyświetleń na poprzednim odcinku. No i muszę powiedzieć, że prawie wam się udało. Jestem ciekaw, czy na tym odcinku dacie radę dobić aż 500 000 wyświetleń. A z pomocą w osiągnięciu tego wyniku przyjdzie nam aż 1500 nowych subskrybentów, których witam na naszym kanale serdecznie. A jeżeli ty, drogi widzu, jeszcze nie kliknąłeś przycisku subskrybuj, to zrób to w tym momencie. Kliknij czerwony przycisk subskrybuj, aby otrzymać wszystkie powiadomienia o najnowszych filmach i abyś nie przegapił kolejnych fascynujących trailerów z Poppy Playtime. Natomiast w komentarzu napiszcie 1006, ponieważ mamy potwierdzone, że w chapterze 3 będzie eksperyment 1006. No dobra, pierwszy trailer, oglądamy. Okej, okay. Kissy Missy Playker zabrała ją łapka, eksperyment 1006 ją zabrał. Co się dzieje? Czekajcie, ja to spauzuję. Patrzcie na to. W tym miejscu, gdzie wywaliliśmy się pociągiem w chapterze 2, Kissy Missy zostaje zabierana przez łapkę, czyli przez eksperyment 1006. Co się dzieje? On ją porwał. Naszą przyjaciółkę, która nam pomagała, po prostu złapał. Patrzcie na to. Jakie to jest straszne. Okej, okay. Fioletowa łapka i żółta. Nie, no to jest totalnie coś nowego. Pszczółko-kotek. Pszczółko-kotek będzie... Będzie w chapterze 3. Jesteśmy idealni. I będzie nowy Hagiwagi chyba. Wow, okej. To wygląda ciekawie, powiem wam szczerze. Pszczółko kotek będzie w chapterze 3. Znalazłem jakiś dziwny gameplay, w którym to niby jest chapter 3, ale wydaje mi się, że to jest chapter 2 po prostu przerobiony, ponieważ jest tu pełno wózeczków, jak sami możecie zobaczyć, naszych barych. Ale jest też robocik, jest Boogiebot, który jest w dziurze i to mnie troszeczkę przeraża, powiem wam szczerze, bo takich rzeczy tu się nie spodziewałem. I gość sobie idzie przez Poppy Playtime fabrykę i czy on znajdzie tutaj coś mrocznego, to jest dobre pytanie. No dobra, chłop trafił do jakiegoś mrocznego pomieszczenia, zapalił latarkę i coś tu jest. Co jest gra... Wow! Jumpscare tego Boogiebota. Ja wciąż mam plany na ciebie. Jakie plany? O co tutaj chodzi? Co tu się dzieje, widzowie? W następnej scenie mamy Brona, ale dokąd on się udaje? Tu jest za... Boogiebot został pokonany. Co jest naprawdę? Okej, okay, czyli według tego gościa w chapterze 3 pokonamy Boogiebota. No i teraz koleś trafił do jakiegoś dziwnego pomieszczenia, gdzie musi dwa razy przyłożyć żółtą łapkę, która tak naprawdę po przyłożeniu zmienia kolor na niebieski. I to pomieszczenie kojarzy z chapteru 2, ale nie wiemy, co znajduje się w środku. A w środku znajduje się mrok i... Nie mówcie, że to jest Bron. To jest Bron. I czy to będzie... Czy to będzie jumpscare? What? Dopiero co zacząłeś, wracaj. Przed chwilą chłop znajdował się w wentylacji, ale teraz z tego co widzę wyszedł i znalazł nowy telewizor. I prawda... Słyszę pszczółko-kota. Nie gadajcie, że on znalazł kasetę z pszczółko-kotem. Na 100%. I Playtime Co. Uwaga, uwaga. Welcome to Feed a Toy. Nakarm zabawkę? To jest pszczółko-kotek. Czy my będziemy karmić pszczółko-kotka w chapterze 3? Napiszcie, co o tym sądzicie. I czy to jest prawda i czy to się wydarzy. Zrobiło się mrocznie, ponieważ kaseta się nagle wyłączyła i z niewiadomych przyczyn chłop zaczyna się kręcić w lewo i w prawo. Dobra, wybrał jakiś kierunek. Wszędzie słychać głos pszczółko-kota. Czy te zabawki naprawdę chcą się na nas zemścić? Wszedł do wentów, zgasło światło. Wow! Co się dzieje? Pszczółko-kotek się na niego rzucił. What the hell? To, co widzieliśmy przed chwilą, było ciekawe, ale zobaczmy kolejny trailer, ponieważ ja jestem ciekaw. Pociąg rozjechał Daisy. What? Co jest grane? Daisy została rozjechana, czyli nasza stokrotka z chapteru 3 została rozjechana przez pociąg. Czyli to my ją jakby rozjechaliśmy? Nie. Czekajcie, co tu się dzieje? Jest łapka. Okej, okay, znowu będzie jakieś nawiązanie do oczywiście kwiatka Poppy. I tym razem pociągamy za dźwignię, mamy jakieś tutaj informacje. Jest Daisy, jest zabierana. Jest Hagiwagi oczywiście z tego dziwnego traileru.
chapter trzeci. Łapka, czy my będziemy mieli łapkę? Nie, niemożliwe, żeby... Czy to my jesteśmy eksperymentem? To się nie dzieje naprawdę. Tym razem mamy jakiegoś VHS-a, więc zobaczmy. Oczywiście. Find your friend, znajdź swojego przyjaciela. No, są dziwne, totalnie dziwne. This is a punishment room for naughty children. To jest pokój dla niegrzecznych dzieci. Okej. Będziesz musiał patrzeć na monitory. Będzie pokazywało te monitory miejsce Hagiego. Dobra, będziemy musieli wciskać przyciski w miejscu, gdzie znajduje się Hagiwagi. Czyli zamykać będziemy drzwi, troszkę jak we FNAF-ie na to wychodzi. Czyli bramy będziemy zamykać, okej. I będziemy je otwierać, tak to wygląda. Ciekawa koncepcja, muszę przyznać. I gdy Hagiwagi podejdzie, to musimy mu zamknąć bramę. To niezła zabawa, znajdź sobie przyjaciela. To raczej strać przyjaciela. Jeśli Hagiwagi dostanie się do odpowiedniego miejsca, twoja kara się skończy. Czyli będziemy musieli przepuścić Hagiego Wagiego do odpowiedniego miejsca, aby nie dostać kary. A w zasadzie, aby odbyć karę jako niegrzeczne dziecko. To wszystko. Powodzenia. Dobra, a co się dzieje tutaj? Winner, zwycięzca? Okej, jedziemy w dół. Kolejne jakieś dziwne rzeczy. Wszędzie Daisy. Jezu, ta Daisy jest... coraz bardziej przerażająca. I to tak bez kappy, widzowie. Co dalej? Plejker! Wow! Mamy chyba pierwszy raz pogląd na Plejker. Jak może wyglądać Plejker, czyli miejsce po prostu zabaw. No to miejsce wygląda jednocześnie ładnie, jak taki, wiecie, kolorowy zamek, ale jednocześnie bardzo mrocznie. Ale zobaczmy, co się dalej wydarzy. Bo to mnie najbardziej ciekawi. Jest pociąg, czyli dojedziemy do Plejker. Czyli ten trailer mówi nam o tym, jak dojedziemy do Plejker. Żółta łapka, nowe zwierzaki, mamy pana psiaka, PJ Pagapilar, mamy Banzo Baniego, mamy Bugibota. Okej, wszystkie zabawki wyglądają dość mrocznie, zwłaszcza ten PJ Pagapilar. Plejker. Wow, czyli to będzie miejsce Daisy. I czyżby Hagiwagi powrócił? Tego nie wiemy. Spadamy. To będzie... Ojojoj, czy widzieliście te zabawki? To będzie straszne. Rozwalamy drzwi, nasza łapka będzie pozwalała nam rozwalać drzwi. Pociąg rozwalony. Terafuel? Co to jest Terafuel? Czy to jest jakieś miejsce załadunku węgla? Terafuel? Zobaczcie, jakby to na środku wygląda to jak węgiel, ewidentnie. Dobra, oglądamy dalej, bo to naprawdę mnie zaciekawiło. Ale zbliżenie na Plejker. I otwierają się drzwi, czy to będzie Hagiwagi? What? Co to? Patrzcie na to. Łapka zabiera Hagiego Wagiego i to z jaką prędkością? Chapter trzeci Poppy Playtime. Wow. Trailer chapteru trzeciego z nawiązaniem do Kissimissi. To może być naprawdę ciekawe, ponieważ tak jest. Kissimissi została za... Czemu tam jest Enard? Czemu tam jest Enard z FNAF-a? Kto robi takie rzeczy? Dobra, nieważne. Może to tylko tak na chwilę zrobił, bo chciał jakby przyciągnąć oko. Dobra, zaufajmy. Wow, ej, to wygląda naprawdę ładnie. Plejker standardowo wygląda... Przekozacko Plejker wygląda. Kissimissi. Okej. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w chapterze drugim aktualnie. I teraz... Okej, teraz musimy tutaj przejść. Jest pociąg, jest Kissimissi. Klasycznie macha do nas. I Hagiwagi zmienia kolor na różowy. What? Dobra, i Hagiwagi zostanie zabrany przez łapkę. I Kissimissi jest teraz, że tak powiem, eksperymentem 1006. What the hell is going on here? Wow! Mami Longlegs została zepsuta w chapterze drugim, natomiast w chapterze trzecim, według tego gościa, ona zostanie naprawiona przez eksperyment 1006, a w zasadzie to eksperyment 1006 połączy się z Mami Longlegs. Bo on szuka ciała, żeby przejąć kontrolę nad wszystkimi? Albo coś na tej zasadzie? Dobra, to wygląda naprawdę ciekawie. Zobaczmy dalej, Mami Longlegs otwiera oczy. Banzo Bunny. Czyli będziemy mogli... What? Ale tu się dzieje, naprawdę widzowie, tu się dzieją naprawdę ciekawe rzeczy. Wow. I te widoki z kamer, to jest epickie. Daddy Longlegs! Daddy Longlegs wrócił. Jak potencjalnie może wyglądać Plejker? Tak więc oglądajmy. I znowu ten piękny widok. Tym razem mamy wszystko spowolnione, więc możemy się przyjrzeć, jak wygląda Plejker. Jest to mroczne miejsce, a jednocześnie bardzo kolorowe. I wszędzie są Bugiboty. Okej, to jest jakieś skupisko. Czemu? Mamy nawet tego, mamy nawet Candy Cata. Poppy Playtime. Ojej, ten trailer robi wrażenie. I te zniszczone zabawki. O co tutaj chodzi? Bron! Terafuel. Te Terafuel mnie najbardziej też ciekawi. Banzo nie żyje.
Mamy tutaj... What? Idzie coś, idzie hagiwagi chyba. Okej, okay, i mami long legs. Zobaczmy, co się dzieje tutaj. Ja jestem naprawdę ciekaw, jestem, widzowie, zszokowany z tego, co wszystkiego tutaj widzę, bo to naprawdę... No, robi wrażenie te trailery. Oczywiście one nie są prawdziwe, tylko to są to jakby trailery stworzone przez, że tak powiem, społeczność i wszyscy się domyślają, jak naprawdę może wyglądać chapter 3, ale powiem wam, że oni robią to naprawdę przyzwoicie i możemy się dopatrzeć rzeczy, które prawdopodobnie mogą się pojawić w chapterze 3, więc, że tak powiem, to jest całkiem fajne. I hagiwagi w sieci, czyli hagiwagi, nie daj się złapać. Okej, czyli w chapterze 3 będziemy musieli dużo, ale to dużo uciekać. A co to jest? Okej, to był hagiwagi, ale jakiś inny. I jest łapka i chapter 3 tak prawdopodobnie będzie wyglądał.